A to poznam widzę kartę, to potem są dwie karty. Po co ci więcej? Ja wiem, ja wiem, ale będzie fajna na dzielni, że zakończyliśmy no, tak rundę, że wygrałem z graczem. Wyrzucę teraz jakąś kartę jakąkolwiek i spasuję i będzie moja runda i będzie trzecia runda, żeby nie było, tak? Chcesz tak zrobić, to masz, spasuj. Masz setnikę? Tak, pewnie, że mam. No to co? Nie ruszaj się. Jeszcze nie wyszedłeś. A cóż, to lecisz od razu, tak? Poznam, ruch strzeszasz. Myk rogiem pod siebie. Tak, na swą kartę. Wstawaj! I pyk! Jak ktoś napisze, Jezus Maria, po co ja Steama włączyłem. W sumie atrapy mogę zrobić. Jakie dawny. Zrób, zrób. Co ja mam teraz zrobić? Myk! Jaki? Co to za troll? Swoje najlepsze karty na świecie. Dobra, zrobiłeś to Aglais? Mi? Mhm. Tak, dobra. I ziół operatorkę. Tutaj użyj Eightness'a użyj, nie? Kogo? Żeby cofnąć Eightness, żeby operatora cofnąć. I rzuć i bierzmy jeszcze raz Aglais. Ale jak go teraz zabijać? Ty po co ty go zabijać chcesz? Ty go nie zabijasz. Boże, jaka blondynka w ciebie, czekaj, nie? Czekaj, czekaj, czekaj. Ty jesteś typowa blondynka. Trzeba nie? Go. Weź. Trzeba nie. Go. Tak. Zabijcie mnie, nie, nie, musisz go zabijać. Zrób na niego Eightness po prostu i skopiuj sobie jeszcze raz na Glaze. Boże. No i zobacz, i co teraz? Nie uznaję niczego. No i robisz kolejną Glaze. No mamy dwie. Trzy. No. Ja robię to samo. I teraz rzucasz sobie Glaze, cofasz operatora i robisz kolejną Glaze tak w kółko. No nie. Na zmianę. Tak, ten to polega. Patrz. A, sorry, twojego, dobra. Swojego operatora bierzesz. Aglais. Do ręki atrapu, atrapę wskrzeszasz. Poczujesz się lepiej. Boże. Słyszamy atrapę, tak. Jak dziecku tłumaczysz. Ale to będzie nudne. No, już to czuję, nie? Zdziwiony chciwiec. Gin, głupcze! Rzuć sobie hawekarskie wsparcie najpierw. Żeby się to stakowało. Nie tutaj, tu. A, zresztą. Bez różnicy. Nie ruszaj się. Jeszcze nie doszło. Oni to ładnie robili ci goście, no. Tak, to jest taki cheat, że jest. Jest tak żenujące. To potrwa 10 lat, no. Zaślepiony chciwiec. Gin, głupcze! Chcę odpowiedzieć Sanio, bo nie wiedziałem, czekaj. Dobra, mam w BC doboru Lugosa, Drauga i Triss. Draug jest kijowy, Triss jest taka w miarę spoko. Fok, kurde, pisze na fejsie. I Lugos też jest taki sobie. Już prędzej bym wziął tego, wziąłbym... Najprędzej Triss. Dobra. Nie mogę teraz. No super, super, sura. Wkrótce nadejdzie burza, lecz póki co korzystajmy z pogody. No i fajnie, muszę dwie karty odrzucić. Ojojojojojojojojoj. No bijemy ten, wynik aż się gmin skraszuje. Super, tak, dokładnie tak robimy. Trzeba to rzucić na YouTube'a. Najlepsza runda się wybrańczy. Najciekawsza runda na świecie. Wytrwałości, miły. What? Operator był z dzikiego gonu, z tego co pamiętam, nie? O, był czarodziejem gonu, czy nie? On mi pomagał chyba, tak? No, kim był operator? Nie będzie. Dobra, lecę. O Jezus Maria. Jaki to będzie rak? Będzie Kejra w grze, no. Na pewno. Ale to będzie limpa. Jezu, jakie to jest gówniane. Wypij to. Najgorsze na świecie, co mogę zrobić. Nie, jakieś się w ogóle spamili komentarzami, jak oni to nie zrobili rekordu lepszego niż tak, my. Tak, tak, tak. To jest tak, tak ciężki nie rekord do pobicia. Ja nie wiem, jak oni to się w ogóle zrobili. To przecież to potrzeba tyle kart, żeby to wyszło. No całe trzy karty trzeba mieć, no żeby to wyszło, naprawdę. Niesamowite. Podziwiam tych gości, podziwiam, nie? Nie damy sobą pomiatać. Szaleństwo. Kurde, szaleństwo. Jakie to ciężkie! Ja ci mam robić Eightne, czy ty sobie ten? Rób Eightne cały czas na razie. Na razie nie rób rogów, tylko rób Eightne cały czas. Tak? No, 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 tak się to powinno robić. Cały czas rób operator Eightne, operator Eightne, operator Eightne, tak w kółko. Będziesz miał, nie wiem, z 60 kart, wtedy możesz robić rogi. Ty się gra skraszuje, pewnie. Mówisz? No. Chcę tak przyspieszyć to trochę, bo to... Nic ci nie będzie. Taka lipa będzie. Ty się gra nie skraszuje, jak... Ja cię tylko będę robił, to wolniej potrwa w sumie.
Natomiast ja po prostu spasuję i będzie sobie sam rzucał te karty, nie? Poczujesz się Czekaj, bo ja trochę przegnąłem. Teraz zobaczymy, kto jest słaby. Zobacz, już mam 600. Jakie to trudne! Wiesz co, Panther, tak, ale ten 8 milionów to jest nasz oficjalny na, moim zdaniem, nie-cheatowanej talii. Jeszcze więcej się zrobić można, spokojnie. Tak. A to też takie, to nie wymaga niczego od nas, niczego nie wymaga. Ja po prostu sobie klikam dwie karty i to mogę robić w nieskończoność, moglibyśmy to robić do rana, dopóki się serwer nie skraszył. To jest takie, mi się goście jarali, wklejali w komentarze, jak oni to nie kupili rekordy. To jest tak żenująco słabe. No. Ale i tak, ale, wszędzie... Ale nagramy to, Nigdzie nie ma w internecie, w YouTubie, same głupie gify. Okej, wrzucamy, nie ma problemu. No, niech też nie wie, jak to między wyglądało. Niech się ludzie uświadomią, że to nie było wcale takie trudne, jak sobie można dokładnie myśleć. To jest uważam, banalne. Że ten nasz rekord był ciekawszy. Na pewno znaczy, ciekawszy. Nic ci nie będzie. Nie tak to będzie trwało 40 godzin. Boże. Czyli ty tylko błędy gry. No może i błędy gry. Powiem szczerze, że myślałem, że Gwint zablokuje właśnie taką akcję. Taką a to i tak będzie. Następnym patchu to usuwają. Ja wiem, ale niepotrzebnie jaskra, bo nikt i tak nie gra takich numerów, jak my graliśmy. A szkoda, no, a mi, jedyne, co mi szkoda w tym patchu, to operatora, bo teraz jak operator już nie będzie można żyć atrapą i on może go żyć tylko raz na grę, to będzie słaby po prostu. Bo ja go grałem w mojej talii Skellige i sobie ten Straż Królowej kopiowałem i to było mega spoko. I teraz nie będę mógł tego robić, bo to kurwa sobie się zrobiłem. Szkoda, a Straż Królowej nie zawsze wychodziła i ciężko było to uzyskać nagrodę. No nawet jak teraz coś źle kliknęłem, to i tak to nic nie robi, bo to nic nam to nie zaszkodzi, no. Ale zobaczcie na tą grę, jak ona jest ciężka. No ja teraz kliknąłem złą kartę, bo zamiast rzucić operator, rzuciłem Aglaiz i nie miałem jak operatora poniżej, i tak to nic nie zrobiło, no. Poczujesz się dokładnie lepiej. No nic totalnie nie zmienia, no możemy zaklikać, ile się podoba. Ci goście się tak jarali, że nam rzekord pobili, no prośba. Wypij to, poczujesz się lepiej. Patrzcie, ten rekord zaraz już będzie nabity, ten rekord. Teraz zobaczymy, kto jest słaby. Ale przyspieszymy to właśnie w ten sposób. Tym moim sposobem przyspieszamy to, nie? Znacznie. Te łośki na jednej linii to robili jednym operatorem. Tam coś tam kombinowali. Głupoty chyba. To jest fajne. Nie ruszaj się. Jeszcze nie doszedłeś do siebie. Jeszcze nie doszedłem? No wiesz. Wypij to. Poczujesz się lepiej. Taguję? Siema, bijemy rekord taki naprawdę mocno. Nie ruszaj się, jeszcze nie doszedłeś do siebie. Mówię, to będzie taki fajny rekord. Co ja zrobiłem? Lol. Co ty robiłeś? A nie chcieliś operatora? No bez różnicy. No wiesz, nawet jak zepsujesz, to się dzieje. Nic się nie dzieje jak zepsuję. Nic. Tak jest, ja. Mogę psuć to... Ale że nada. Z jaskrem się stało tak, że on teraz nie będzie podwajał siły rzędu, tylko będzie zwiększał o 2 siły każdej jednostki i przeciwnika i własnych, które się pojawi po jaskrze na polu bitwy. I dodatkowo nie będzie można go wskrzesić, bo będzie tylko raz, że jak się go rzuci i skończy się runda, to on sobie umiera i nie ma go na cmentarzu. Ktoś tam zje jego zwłoki, cokolwiek. Poczujesz się lepiej. No jakieś śmieszne rzeczy. Polecam. A widziałeś tą kartę tego Kairana, nie? Dla mnie najfajniejsza karta w tym patchu, nie? Masakra. Kairan. Weź mi co ona robiła? Kairan, zjadasz 3 jednostki z twojej talii. Tak jakby, na polu co są i dodajesz tę siłę do Kairana. I to będzie działało z tym twoim deckiem na... no z jednostkami. I damage był, czy...? Dodajesz mu, tak, dodajesz mu. No jego ich damage dodajesz do Kairana, nie? Mhm. Co się orientuje? Chwila. Chcesz zrobić? Tak, nic ci nie będzie. Nie, to będzie fajne, bo jest ta solidną jednostka... Znaczy solidną babę. Babę, no, cmentarną lepiej zjeść. No w sumie. Wypij to, poczujesz Karan się lepiej. Nie będzie w tym patchu, wyjdzie w następnym. To jakoś mówili, że pewnie w połowie grudnia, pewnie jakoś tak będzie w tym życiu. Jak jest to ta jednostka przez ten... Well, to jest tak słaby rekord. To jest tak słaby rekord. Ci wszyscy ludzie, którzy nam ten shit pokazywali, jako że ktoś pobił lepiej rekord, no co to jest za rekord? Co tutaj się dzieje? Tu się nic nie dzieje. To jest nie trzeba żadnego
Za pierwszym ale razem chcemy wam to pokazać. Chcemy wam to pokazać, udowodnić, że to jest, jest tak słabe. Wypij to, poczujesz się lepiej. Tutaj nie ma żadnej filozofii większej. Tak a propos tego Kerena, tam jest ta jednostka wielki krabopająk, nie kojarzysz ją pewnie? Mhm. Że on wespi chyba dwa krabopająki za każdą pochłoniętą jednostkę przez ciebie, nie? No to ten Keren pochłania trzy, no masz sześć krabopająków za jedną jednostkę, nie? I ten Keren zachowuje tą siłę tych jednostek, nie? Dla mnie to będzie spoko, bo ten deck na właśnie spamie. Ja sobie na pewno zrobię taki deck wtedy. Tylko babę cmentarną będą się kupić tego Kerena, a to tam spoko. Albo ten Geralt Art to w ogóle się jara, nie? No straszne, te przesuwanie będzie ciekawe. Znaczy jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. A w ogóle nie dosłyszałem, co się stanie, jak się pchnie katapulty. One giną, czy zostają w tym miejscu? No się też niepewny, czy no, chyba się z nimi nie powinno dziać, albo... Ciekawe. Nie, no powinno właśnie chyba stać w ostatnim rzędzie. Nie wiem. A może na pierwszy przeskakują? Kij ich wie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No ja tego nie wiedziałem, że my coś takiego eksperymentowali. Albo widziałeś tą? Co by to teraz zrobił utopce? Teraz zamiast tej utopce po prostu być siódemką, która nic nie robi, to ten. To są piątką, która przesuwa jednostkę dowolną przeciwnika w dowolne miejsce. To jest też przyjęte. Też będą mocne te utopce. Wypij to. Jezu, poczujesz się lepiej. Brzydko to wygląda. Ale no, rehabilitacja jest dobrze. Jeszcze nie doszedłeś wygląda tak do brzydko. No. Że się przykro robi, jak to widzę. Ale tym nerfem na nobilitację się jaram, szczerze mówiąc, nie? Najlepsze, co mogli zrobić, to nerf na nobilitację. Bo nienawidziłem, jak ludzie grali pod tego, pod płotkę, wrzucali nam 40 buchów i na złoto, urobili. Chodzi o te kajdany? Razem. Nie, nie, no nie, kajdany też, ale oni przecież robili, że nobilitacja teraz. Po rundzie się to wszystko resetuje i nawet jednostka, jak była złota i tam się ustawiła siła bazowa, to on się resetuje z powrotem. O kurde, ale lipa. No, to dobrze, bardzo dobrze. Nie dobrze, że ludzie pod płotkę grali. Bardzo mnie to cieszy. O co chodzi z tym rekordem? No to patrz, no bijemy jeszcze rekord. Nie doszedłeś do siebie. Zobaczymy, kto jest słaby. No mogę przejąć zaraz, Sanie, spokojnie. Teraz na razie nie wiem jak za bardzo. Zaślepiony chciwiec. Północą mało kto już będzie grał. No teraz północą. O, czy nie, rada mi przydali spoko, mi się wydaje. Jeszcze nie doszedłeś do siebie. Gdzie to jest? Nie damy sobą pomiatać. A na pewno będzie Foltest dużo słabszy. Chociaż w sumie Foltest pod stołem, pod biedną piechotę, no nie będzie taki głupi w sumie. Mu respit dwie te piechoty, a Jaskier daje im po dwa. Jeszcze nie doszedłeś i do siebie. Takie... Może to mi jakiś sens dać, jakiś większy. Kto jest słaby? A to jest słaby. Potwory na bank będą teraz więcej grać, ale po prostu mogę się założyć, że ten Kayran i te... I te... Te jak to się nazywa? Jak się nazywa ta jednostka? Ten Geralt i te utopce to będą strasznie tą grę robiły im potworom. Więc ogólnie mi się wydaje, że potwory znowu wrócą do grania i będą mocniejsze niż te wszystkie inne klasy. Teraz zobaczymy, razy. Kto jest słaby. W ogóle tych zmian podobno było 170, oni tam na live pokazali tego może, nie wiem, 20? Też bieda. Myślę, w ogóle nie skupię na tym, co się teraz dzieje, nie? Tak, to jest tak żenujące, że o Jezu. Jest tak właśnie fajnie. Harald będzie OP teraz, ale też można, fajnie. Ale naprawdę słaby, dokładnie Getsy, to jest słabe, to jest bardzo słabe. I ta cała gimbaza, która wklejała te gify jarając się, jej, ktoś pobił twój rekord, no co to jest za rekord? Nic ci nie będzie. To jest siedzenie i klikanie takich samych kretyńskich ty. Pomiatać. Nie muszę się skupiać na tym, bo sobie klikam nic, cokolwiek. Nic. A nasz rekord na 8 baniek? Nic. Ile my kurde kombinowaliśmy, się... głowiliśmy się jak to zrobić i tak dalej. Zupełnie ciekawsze to było. Nic. A tutaj, że tu jest jakiś w ogóle, nie wiem, skill, jakieś kombinowanie pomyślone. Nic. Trzy karty na był początek. Już pobiliśmy rekord. Wow! Mamy więcej niż 8 milionów rekordów mojego. Ui, no super. No kurde, to w ogóle mnie nie rusza. To mnie kompletnie nie rusza, bo to jest... Że tak powiem, łatwo, za łatwo. Pamiętam to Szymon, jak mi zrobili srebrną Aglaizę, graliśmy jedynie, to też było głupie strasznie, nie? Jak Aglaiz jest srebrna, to ona się może w nieskończoność atrapów wskrzeszać i nie możesz jej zabić, nie? I on miał ruch, a ja sobie po prostu wskrzeszałem cały czas Aglaiz i miał chyba 4 karty przewagi, nie? Ech, głupi wariat Szymon, no głupi, no. Głupi. No, teraz już nie będzie bicia rekordów i nabijania wyświetleń dzięki temu. Dobra. Teraz tylko będzie trzeba liczyć na mój urok osobisty, żeby nabijać wyświetlenia. Skończ się to proszę. Morgenstern, my chcemy nabić jak najwięcej tego shitu. A się gra, baguje. Ile tam już masz? Milion? Trochę nie, tego więcej. 11 milionów. Fajnie. Nie ruszaj się. Jeszcze nie doszedłeś do siebie. Nic ci nie będzie. Nie można nie skończyć, to się po jakimś czasie gra po prostu wykrzaczy i tyle. Myślę, tak jeszcze parę razy dobrze. No i będzie nara.
jest. 22 miliony pan. No tak bez niczego, nie? Nie ruszaj się. Jeszcze nie doszedłeś do siebie. Nie ma jeszcze patchnowców. Mówiłem, że nie ma patchnowców jeszcze, bo jeszcze nie ma tego patchnowca. Ale w ogóle wymyśliłem z tymi neofitami głupotenia, bo... No. Czego inni tego nie zrobili na swoich... Jak tam już jest w ogóle, nie? Fajnie się wyspią. Przy każdym rogu. To jest śmieszne akurat. Poczujesz się lepiej. Fajnie to wygląda przynajmniej, nie tak jakoś biednie, że mi jedną jednostkę na stole, nic więcej. Tak. O jest, nie zdołem kliknąć, nieważne. Mega trapu na Glais. Wielkie rzeczy. No. Nie ruszaj tak się. Nic nie zmieni. Już nawet nie muszę robić tych Aglais. Ile ich masz tych Aglais? 10, 15? Polskie masz 9 kart tylko. Dobre a masz mało kart w ogóle. Ha, dlaczego masz tak mało kart? Znowu zrobiłem źle, nieważne. Przypadek. Bo robię te rogi. Ale masz jeszcze tych Aglais w miarę? Patrz ile walnęliśmy, wiesz co, ale my tu zaraz zniszczymy grę. No, nie no, ile tam już jest. No, jest dużo, nieważne. Wypij to, poczujesz się lepiej. Jakby ci zaczęły kończyć tak Glaze, to po prostu sobie rób ten operatora, nie? Tyle. A. No, to się nagraliśmy. Polecam. Rekord! Ile w ogóle rekord, było? Pobiliśmy rekord, ktoś... nie wiem ile to było. Ktoś zauważy ile było? Ktoś napisze? Bo tak średnio zwróciłem uwagę. Gra została przerwana. Rozwaliliśmy grę. Super. I czy uważacie, że taka gra to jest rekord? Tyle było. No i ci goście tak, o, patrzcie, popiliśmy wasz rekord, cieramy się, ale trudny to tak, było. No. Doceniam wasz wysiłek tam. Naprawdę, jest bardzo, bardzo, bardzo wielki był wysiłek.